Witam ponownie. Przyszedł czas, by odłowić trochę zwierzyny z mojego kotnika. Konkretnie chodzi mi o gromojady, które tutaj się zagnieździły. Mam tutaj parę albinosów, ancistrusów. No i czas przerzucić do dużego zbiornika, czyli do tego. Powiem, że mogę pokazać na przykład, to jest z jednego miotu, a to jest jego brat, praktycznie dwa razy większy, w większym zbiorniku i dwa razy większy, dlatego chcę tutaj przyspieszyć trochę. To jest jego brat. Różne wielkości trzeba odłowić. Tutaj mam dwie samice w kotniku. Są takie pełne, że myślę, że dzisiaj w nocy się wysypią jedna i druga. Poza tym jeszcze mam trochę kotnych tutaj, no ale już na wolnym wylefinie. Tak to wygląda u mnie. Przypomnę, podłączyłem filtr zewnętrzny. Tutaj właśnie jest problem z tym fluwarem. Był problem, bo praktycznie na poziomie zero pracuje pompka i się zapowietrzał. Dlatego zrobiłem taki system. Skróciłem te przewody i jakoś chodzi. Połapię trochę. Akwarium jest 60 litrów na ziemi ogrodowej, już ma ponad rok. Rośliny rosną jak złe, woda klarowna, krewetki się rozmnażają, aż się dziwię. Mnie w domu stanęła tutaj red cherry. Mnożą się jak babulki. Więc żeby nie zapeszczyć, ale zbiornik jest bardzo udany. Nie wiem, jak to się dzieje. Może dlatego, że po prostu rzadko tu zaglądam. Błędniki łapie. W środku Cryptocoryna venti, tu jest kabomba, następny zwierzak. I dzisiaj w nocy, jak zgaśnie światło, to przerzucę je do dużego zbiornika, te maleństwa. Alternatea ryneki tutaj. Hydrokotyl Japan. I sobie tu jakoś wszystko hula. Zbiornik jest w szafce zamknięty, więc tak naprawdę mało kto go widzi. Temperatura jest 27 stopni. No i wszystko tu się koci. Nie odmulam. Oczywiście podmianki robię raz w tygodniu. Tutaj jest 20% jak wszędzie.
żeby woda nie była za stara. Powiem, że rośliny tutaj pięknie rosną. Chociaż tak naprawdę po niej nie widać, bo oparte na te areneki, że tutaj jest piękna, ale ona po prostu dobrze rośnie i była niedawno podcięta, bo podcinana i więc może inaczej. A te areneki nie pięknie, nie rośnie tak pięknie, ale kryptokoryna to ma tutaj się świetnie. To ją tylko rozdzielam i przesadzam. Więc krypta jest super. Alternatywne areneki, tak jak mówię, niedługo będzie podcięcie i do zbiornika. I tam już strzela. Praktycznie nawożę tego zbiornika. Bo z racji tego, że tu mam maluchy. Podczas podmiany podmieniam wodę RO. Podaję mineralizatory i sole.